Jeszcze chwila i uczniowie klas ósmych dowiedzą się, w jakiej szkole uczyć się będą w kolejnym roku szkolnym. Dyrekcja, uczniowie i grony pedagogiczne postanowili po raz kolejny zachęcić absolwentów podstawówek, by wybrali liceum ogólnokształcące imienia Władysława Biegańskiego. Z tej okazji odbyły się specjalne prezentacje oferty edukacyjnej szkoły. W tym roku zorganizowali, zorganizowaliśmy e, dwukrotnie dni otwarte, e, 15 marca. Była, były to dni wirtualne, natomiast w ostatnią sobotę zrobiliśmy dni otwarte, stacjonarne dla uczniów klas ósmych. Oczywiście, frekwencja, jeżeli chodzi o stacjonarne dni otwarte, można powiedzieć, że przekroczyła nasze oczekiwania, i tej młodzieży przybyło do szkoły, żeby zapoznać się bardzo dużo. Jeżeli chodzi o liceum, to głównym celem liceum jest wykształcenie ogólne, średnie i przygotowanie uczniów do studiów wyższych. Tegorocznych wyników matur jeszcze nie znamy, bo dopiero będą znane 5 lipca, natomiast jeżeli chodzi o poprzednie lata, to zdawalność w naszym liceum oscylowała w gańcach 100%. I wtedy uczniowie policeum dokonują wyboru różnych kierunków studiów. I właśnie nasi uczniowie wybierają różne kierunki studiów, zaczynając od medycyny poprzez prawo, poprzez politechnikę, poprzez przedmioty przyrodnicze, rolnicze itd. itd. Czyli szeroka gama, gama zawodów, które mogą następnie po skończeniu studiów wykonywać. To, co mogli zobaczyć absolwenci klas 8. Przyciągało uwagę. Ciekawe pokazy, prezentacja wyposażenia szkoły na pewno zachęcają do nauki w tej placówce. Ważnym argumentem jest też poziom kształcenia. Jeżeli chodzi o kadrę, to można powiedzieć, że mamy kadrę na wysokim poziomie. Mamy czterech, do, e, czterech nauczycieli posiadających tytuł naukowy doktora, w tym jeden e, doktor habilitowany. E, wszyscy mają pełne. E, wyższe wykształcenie. Natomiast jeżeli chodzi o przy, y, wyposażenie szkoły, to można powiedzieć, że posiadamy dwie pracownie informatyczne z dostępem szerokopasmowym i każda sala lekcyjna wyposażona jest w sprzęt multimedialny. Czyli w każdej sali jest komputer bądź laptop i jest rzutnik, gdzie można prowadzić zajęcia. Oprócz tego jeszcze posiadamy tablice interaktywne, gdzie można wspomagać prowadzenie zajęć lekcyjnych. Uczniowie, którzy wybiorą liceum imienia Władysława Biegańskiego, mogą więc liczyć na wysoki poziom kształcenia i dobrą atmosferę. Dyrektor szkoły przypomina też o innych atutach tej placówki. Dodam, że posiadamy no, jedną z piękniejszych hal sportowych z pełnym zapleczem.